Groźnie wyglądający, ale w skutkach już na szczęście niegroźny upadek Kamila Stocha podczas serii treningowej w Innsbrucku. Nasz skoczek wystartował w zawodach, spadł na drugą pozycję w turnieju czterech skoczni, ale wciąż ma szansę, by wygrać cały turniej. Waldemar Stankiewicz. Treningowy skok Kamila. Skok bardzo dobry, ale po lądowaniu Kamil Stoch upadł i uderzył barkiem o ziemię. Wstał o własnych siłach, a lekarz kadry do końca nie był pewien, czy lider klasyfikacji będzie skakał w konkursie. Nie było żadnych poważniejszych problemów. Kamil zdecydował się jednak na skok. W konkursie zajął czwarte miejsce. Stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju, teraz jest drugi i traci niecałe 2 punkty do Norwega, który wyszedł na prowadzenie. Nie odczuwam jakiegoś dużego bólu, też staram się nie szarpać. Tą ręką, nie próbować na siłę nic zrobić. Skoro potrafiłem oddać skok, no to znaczy, że nie jest nic co takiego groźnego. Stoch sam przyznał, że po skoku jeszcze działa adrenalina i pewnie efekt dzisiejszego upadku poczuje dopiero jutro. Od badań lekarskich uzależniony jest jego udział w jutrzejszych kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. Jeżeli Kamil Stoch nie jest poobijany i nie dzieje się nic niezwykłego, to jest to tak twardy charakter, tak wielki mistrz, że będzie walczył o wygraną w turnieju czterech skoczni. O dobre miejsce mogą powalczyć też inni polscy skoczkowie. Po dzisiejszym konkursie w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej jest nie tylko Kamil Stoch, ale Piotr Żyła i Maciej Kot. Zawodnicy podczas konkursu zmagali się z silnym wiatrem, dlatego rozegrano tylko jedną serię skoków. Pogoda płatała figle, te podmuchy wiatru, to z boku, to z tyłu. Prawie żaden zawodnik nie wchodził na belkę i od razu nie skakał, tylko był ściągany, a niektórzy nawet 3- i 4-krotnie. Kibice i zawodnicy liczą, że w piątek, w dniu ostatniego, czwartego konkursu, pogoda będzie łaskawsza. Wtedy Kamil może osiągnąć to, co Adam Małysz 15 lat temu. A on jest naprawdę tak doświadczonym zawodnikiem w tym momencie, że trudno będzie naprawdę komukolwiek wyciągnąć z Kamilowi to zwycięstwo. Kamil Stoch 2 razy był mistrzem olimpijskim, zdobywał złoto mistrzostw świata, był też triumfatorem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Teraz brakuje mu tylko zwycięstwa w prestiżowym turnieju czterech skoczni. O nie powalczy w piątek w Bischofshofen. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości.